Zgromadzenie w celu łamania chleba i oddawania czci. Jeśli czytamy Słowo Boże, to co chwila jesteśmy przez Ducha Świętego stawiani w świetle przypominającym nam, że pierwsi wierzący w Jerozolimie trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, jak mówią nam to Dzieje Apostolskie 2:42. Tak więc oprócz społeczności lub wspólnoty, która jest mimowolnie nieodłączną częścią każdego zejścia wierzących i powinna być pielęgnowana również poza zborem, znajdujemy tutaj trzy rzeczy, które w szczególny sposób cechowały życie zborowe tych wierzących: nauka, łamanie chleba i modlitwa. W fazie początkowej prawdopodobnie wszystkie trzy aspekty praktykowane były podczas wszystkich zejść, ale w miarę upływu czasu, gdy Kościół wyłonił się z judaizmu i zerwał wszystkie łączące go jeszcze z nim więzi, praktykowano odrębne zejścia z uwzględnieniem konkretnego celu. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 6 i 7 werset, odsłaniają nam fakt, że wierzący zgromadzali się regularnie pierwszego dnia tygodnia, w niedzielę, w celu łamania chleba. Czytamy tam o pewnej grupie, w której skład wchodził apostoł Paweł i jego towarzysze podróży, którzy po przybyciu do Troady zostali tam 7 dni. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich. Tutaj widzimy, że o określonym czasie, w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę, w Dzień Pański, w określonym miejscu uczniowie zeszli się w określonym celu, to jest na łamanie chleba. Użyte tu wyrażenie sugeruje, że był to regularnie praktykowany przez nich obyczaj, zwyczaj. Uczniowie nie zeszli się, aby zobaczyć apostoła lub by wysłuchać jego kazania, lecz aby łamać chleb w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę, w dzień zmartwychwstania, który mówił o mocy Pana objawionej w akcie powstania z martwych. Był to ich zwyczaj i Paweł oraz jego towarzysze czekali w Troadzie 7 dni, aby móc uczestniczyć wraz z tamtejszymi wierzącymi w wielkim przywileju, jakim jest łamanie chleba. Gdy zgromadzili się w tym celu, Paweł, który miał odjechać następnego dnia, wykorzystał okazję i po łamaniu chleba wystosował do nich mowę. Niemniej jednak głównym celem ich zejścia było wspominanie Pana, Jego cierpień i śmierci. To właśnie one, Jego osoba, stanowiły trzon przynoszonej przez nich Bogu czci, co było ich regularną czynnością praktykowaną każdego dnia Pańskiego. Tak więc z Dziejów Apostolskich 2 rozdział i z Dziejów Apostolskich 20 rozdział dowiadujemy się, że jednym z podstawowych zebrań pierwotnego Kościoła było zgromadzenie w celu łamania chleba i uwielbienia w odpowiedzi na wyraźne życzenie Pana Jezusa Chrystusa wyrażone w noc przed Jego wydaniem. Co więcej, widzimy, że na początku wierzący w Jerozolimie schodzili się w tym celu dzień w dzień, codziennie. Wydaje się, że później popularną praktyką w zborach powstałych w innych miejscach było obchodzenie Wieczerzy Pańskiej raz w tygodniu, to jest w niedzielę. Pan Jezus Chrystus powiedział przez Pawła apostoła: albowiem ilekroć lub jak często ten chleb jecie i z kubka tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 26 werset. Więc podążając za tymi słowami, wierzący czynili to często. Ci pierwsi chrześcijanie w żarliwości ich pierwszej, nieskażonej miłości mieli stały zwyczaj łamania chleba,
dając tym samym wyraz swojego przywiązania do umiłowanego Pana, którego pragnęli wspominać. Byli tak bardzo wypełnieni Duchem Świętym, że Chrystus stał nieustannie przed oczyma ich serc i ich największą radością było uroczyste obchodzenie wieczerzy, która zgodnie z jego własnymi słowami miała pamiątkowy charakter wspominania jego osoby i jego śmierci. Zauważmy, że wierzący ci nie łamali chleba pierwszego dnia miesiąca albo kwartału, lecz każdego pierwszego dnia tygodnia schodzili się w tym świętym celu w prostym posłuszeństwie względem wezwania ich Pana i Zbawiciela. Nie łamali chleba okazjonalnie, co jest obecnie praktyką większości chrześcijan, lecz regularnie każdego dnia Pańskiego. Również i my powinniśmy tak czynić, jeśli chcemy postępować zgodnie z tym przekazanym nam w Piśmie Bożym wzorcem. Ci pierwsi chrześcijanie zbyt serdecznie miłowali swojego Pana, aby mieli zaniedbywać kosztowną pamiątkę Jego śmierci, którą On sam ustanowił w noc przed wydaniem Go w ręce Jego zaciekłych wrogów. W tym, jak często wierzący wypełniają Jego życzenie, w dużej mierze odzwierciedla się ich miłość do Chrystusa i Jego słowa. Wypełnieni Duchem Świętym wierzący znajdują swą radość w zasiadaniu przy stole, wspominaniu Go i zwiastowaniu Jego śmierci, aż przyjdzie. On sam powiedział, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 15. Jaki jest cel wieczerzy? Zauważyliśmy już, że pierwsi chrześcijanie zgromadzali się regularnie w niedzielę na łamanie chleba i że zejście to było najwznioślejszym i najważniejszym zebraniem Kościoła. Przejdźmy teraz do bliższego rozważenia celu Wieczerzy Pańskiej. W Ewangeliach czytamy o tym, jak Pan ustanowił pamiątkę. W Dziejach Apostolskich o tym, jak obchodzili ją pierwsi chrześcijanie, natomiast w pierwszym liście do Koryntian znajdujemy szczegółowe wyjaśnienie jej znaczenia. W Ewangelii Łukasza czytamy, a gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kubek i podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą, powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was zdaje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kubek, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kubek to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. 22 rozdział Ewangelii Łukasza, 14 do 20 wersetu. Gdy Pan wypowiadał te słowa po raz ostatni przed pójściem na krzyż, przebywał wśród swoich uczniów. Za kilka godzin miał złożyć swe życie w ofierze za grzech. Na Golgocie jego ciało miało zostać przybite do krzyża i tam miał ponieść nasze grzechy na drzewie, jak później ujął to w swym liście Piotr. Tam miał wypić kielich gniewu Bożego skierowanego przeciw grzechowi i przelać swą krew jako przebłaganie za grzeszników. Na podstawie dokonanego odkupienia miał zawrzeć nowe przymierze w swojej krwi, którą przelał za wszystkich wierzących. Niedługo potem miał pójść do Ojca i od tego momentu nie miał już przebywać fizycznie wśród swoich uczniów. Niedługo potem miał pójść do Ojca i od tego momentu nie miał już przebywać osobiście, fizycznie wśród swoich uczniów. Będąc
świadomym przyszłych wydarzeń po wieczerzy paschalnej ustanowił nową wieczerzę pamiątkową, wieczerzę pańską, która miała przypominać jego uczniom oraz wszystkim wierzącym żyjącym w późniejszych latach, co uczynił dla nich na krzyżu Golgoty. Chleb przedstawia symbolicznie jego ciało, w którym cierpiał i dokonał dzieła przebłagania, natomiast kubek mówi nam o jego krwi przelanej na krzyżu za nasze grzechy. Nie chodziło wcale o jakieś ponadnaturalne zjawisko, jak niektórzy błędnie myślą i nauczają, zgodnie z którym chleb miałby przemieniać się dosłownie w jego ciało, natomiast wino w jego krew, które mielibyśmy rzeczywiście jeść i pić, co ma z kolei uświęcać i przygotowywać do przyszłej chwały niebios oraz zapewniać odpuszczenie grzechów. Gdy Pan ustanowił wieczerzę pamiątkową, był wciąż jeszcze cieleśnie obecny wśród swoich uczniów i z pewnością nie miał tego na myśli, aby chleb i kielich, który im podał, były literalnie jego ciałem i krwią. Nie, Pan uczynił to z myślą o czasie, kiedy już nie miał być dłużej fizycznie obecny wśród nich. To dlatego dał swym uczniom symbole chleba i kielicha, które od tej pory miały żywo przypominać wszystkim wierzącym o nim oraz o jego zastępczej śmierci na krzyżu. Gdy Pan powiedział, to jest ciało moje oraz to jest krew moja, użył mowy obrazowej, którą często się posługiwał w swoich wypowiedziach, jak choćby wtedy, gdy wskazując na swych uczniów rzekł, oto moja matka i bracia moi. Mówiąc tak, mamy na myśli podobieństwo obrazu z rzeczywistością, symbol, nie zaś dosłownie to, co wyrażamy. Niemniej jednak wielu traktuje te słowa dosłownie, obstając przy tym, że symbole, które są przed nami podczas wieczerzy pańskiej, to dosłownie jego ciało i jego krew, które spożywają uczestnicy wieczerzy. Jaki jest zatem cel wieczerzy pańskiej? Czyńcie to na pamiątkę moją, brzmiały jego własne słowa. Pan dobrze zna skłonność naszych zwodniczych serc, by oddalać się od niego i od naszych współbraci, dlatego pozostawił nam tę pamiątkową wieczerzę, byśmy wspominali go w jego śmierci za nas, abyśmy często mogli przypominać sobie jego niepojętą miłość do nas i cudowne dzieło odkupienia, jakie dla nas dokonał. Chcę, abyśmy wznieśli pomnik jego śmierci w świecie, który go nie chce, nie w postaci drogiego dzieła architektonicznego, lecz jako zwykły akt wspominania. Ilekroć to czynicie, powiedział, on oczekuje od nas tego wyrazu posłuszeństwa. Tak, drogi przyjacielu, czy ty spełniasz jego życzenie? Do tych, którzy dają odpowiedź na jego serdeczne wezwanie, aby wspominać go w wyznaczony przez niego sposób, skierowane jest to miłe zapewnienie, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kubka tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Pierwszy list do Koryntian 11:26. Werset ten przedstawia nam znaczenie tej prostej czynności, jaką wykonujemy w łamaniu chleba i piciu z kubka. Oznaczają one ogłaszanie jego kosztownej śmierci jako jedynego fundamentu zbawienia. Ilekroć wierzący schodzą się, by przez łamanie chleba wspominać swego Pana, zwiastują chwalebną prawdę o śmierci Chrystusa za grzeszników oraz o zbawieniu przez jego przelaną krew. Jakież to wspaniałe! Obchodzenie wieczerzy pańskiej jest tak ważne, że wywyższony Pan dał apostołowi Pawłowi specjalne objawienie na ten temat. Objawienie to spisane zostało w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział 23 do 29 wersetu. Ten fragment pisma jasno przedstawia nam cel wieczerzy oraz sposób, w jaki powinno się ją obchodzić. A jaki jest biblijny sposób obchodzenia wieczerzy pańskiej? Z pierwszego listu do Koryntian dowiadujemy się, że w zborze w Koryncie miał miejsce zły stan rzeczy.
Panowało tam wiele chaosu, zamieszania i nieporządku w wielu sferach, między innymi również kwestii obchodzenia Wieczerzy Pańskiej. Z 11 rozdziału tego listu wiemy, że wierzący w Koryncie zupełnie beztrosko i niedbale traktowali tę tak poważną i świętą sprawę. Apostoł pokazuje, że tego, co czynili, nie można było nazwać prawdziwym obchodzeniem wieczerzy. Musiał napisać im ostro: wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Wydaje się, że łączyli agapę, wspólny posiłek, który wcześniej chrześcijanie często spożywali, z wieczerzą pańską i w związku z tym spożywali wieczerzę w niegodny i lekceważący sposób, tracąc tym samym z oczu jej prawdziwy i uroczysty charakter. Co więcej, obniżali, degradowali nawet tak miłą z zasady w swym charakterze agapę, zachowując podziały klasowe, co prowadziło do tego, że bogatsi spośród nich, korzystając ze swej majętności, ucztowali w obfitości, podczas gdy ubodzy i biedni odchodzili do domu głodni, jako że nie byli w stanie przynieść wiele ze sobą. Apostoł Paweł został pobudzony przez Ducha Bożego, by napisać do nich list, w którym korygował te praktyki i karcił panujący wśród nich nieporządek. W 11 rozdziale znajdujemy pouczenia odnoszące się zwłaszcza do samej Wieczerzy Pańskiej, odsłaniające jej prawdziwy sens i cel oraz świętą i godną atmosferę, w jakiej powinniśmy ją obchodzić. Skoro zgodnie z myślą Boga ten list miał stać się częścią Pisma Świętego, możemy zauważyć, że Bóg w swej mądrości dopuścił do takiego smutnego nieporządku w jednym z wczesnych zborów, abyśmy poprzez udzielone w nim napomnienia dysponowali trwale obowiązującymi pouczeniami co do postępowania w takich przypadkach oraz zrozumieli lepiej myśl Bożą i Jego porządek. Bóg chciał, by Jego pouczenia wyrażone przez Pawła były pomocą dla znacznie szerszego grona wierzących niż tylko dla tych, którzy zgromadzali się wiele setek lat temu w Koryncie. Zaplanował, aby stanowiły one stały przewodnik dla całego Kościoła w każdej chwili jego istnienia. Jakże wdzięczni powinniśmy być za dobrotliwość i troskę naszego Boga. Z wersetu 23 dowiadujemy się, że apostoł Paweł otrzymał bezpośrednio od Pana specjalne objawienie co do wieczerzy. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Ponieważ Paweł nie należał do 12, którzy tej pamiętnej nocy byli z Panem, kiedy ustanowił on tę pamiątkową wieczerzę, więc objawienie dotyczące wieczerzy zostało mu przekazane osobiście przez samego Pana. Ten, który przemawiał teraz do Pawła, nie był już owym uniżonym Jezusem, który w święto Paschy przebywał fizycznie pośród swych uczniów, lecz wywyższonym Panem w niebie, zasiadającym na tronie chwały, który przekazał apostołowi szczegóły dotyczące łamania chleba zgodnie z myślą Bożą. Powinno to uświadomić nam olbrzymie znaczenie, jakie ma Wieczerza Pańska jako centralna uroczystość w chrześcijaństwie. Cała treść wieczerzy, jej ustanowienie przez Pana w nocy, w której został zdradzony, jej Boży cel jako akt pamięci oraz sposób, w jaki mamy w niej uczestniczyć, ma zatem ogromne znaczenie, skoro Pan uczynił je przedmiotem specjalnego objawienia. Nie powinniśmy przechodzić obojętnie obok godnego uwagi faktu, że w rozdziale, który w szczególny sposób zajmuje się tematem wieczerzy, tak często powraca tytuł Pan.
Apostoł mówi wieczerzy pańskiej, o wieczerzy pańskiej, o Panu Jezusie, o śmierci pańskiej, o kubku pańskim, o ciele i krwi Pana i o pańskim karceniu. Nie trudno jest się domyślić, dlaczego Koryntianie najwidoczniej zapominali, że On jest Panem. W przeciwnym razie z pewnością nie popadliby w tak straszny nieład związany z wieczerzą pańską. Ten, o którym przypomina nam wieczerza, został uczyniony Panem wszystkiego i ma prawo do sprawowania nad nami zupełnej kontroli i wydawania rozporządzeń co do wszystkiego, co mamy i kim jesteśmy. Jesteśmy odpowiedzialni przed Nim za to, co czynimy, co mówimy i co myślimy, i to tym bardziej wtedy, gdy wspominamy Jego świętą osobę w Jego śmierci. Koryntianie zapomnieli o Jego charakterze jako Pana i uczynili wieczerzę pańską swą własną wieczerzą. Pochłonięci własnymi sprawami stracili z pola widzenia sprawy Pana. Zapomnieli o Jego obecności, a tym samym również o prawdziwej wartości Jego wieczerzy, zatracając zupełnie jej podniosły charakter. Tak dzieje się zawsze. Ilekroć nie zdajemy sobie sprawy z Jego obecności. Koryntianie upadli tak bardzo, że zdegradowali wieczerzę pańską do poziomu zwykłego, powszedniego posiłku. Niezbędne było zatem ponowne uświadomienie im stanowiska Chrystusa jako Pana oraz świętego charakteru Jego wieczerzy. To dlatego Paweł musiał napisać do nich z całą surowością i powagą, aby pozyskać ich serca i wzbudzić w nich życzenie do autentycznego wspominania Chrystusa podczas łamania chleba. Taki był stan, w jakim znaleźli się Koryntianie. Natomiast my musimy zdać sobie sprawę, że sami narażeni jesteśmy nieustannie na niebezpieczeństwo, by popaść w podobny stan beztroski i niedbalstwa co do sposobu, w jaki obchodzimy świętą wieczerzę pańską. Nie da się wystarczająco podkreślić konieczności oświadomienia sobie obecności Pana Jezusa oraz skupienia na Nim wszystkich naszych myśli i uczuć, gdy zgromadzamy się, by wspominać Go w Jego śmierci. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że szatan nie zaprzestanie nigdy swych starań, by odwrócić nasze myśli od osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa i skierować na sprawy, którymi nie godzi się zajmować podczas wieczerzy pańskiej i przy stole pańskim. Dlatego musimy trwać w nieustannej modlitwie i czujności, zabiegając o to, by nasze serca i myśli skupiały się na naszym Panu i Zbawicielu, gdy schodzimy się, by wspominać Go i oddawać Bogu cześć. Jego cudowna, przewyższająca wszystko osoba oraz Jego dzieło odkupienia powinny stać żywo przed naszymi oczyma, gdy skupimy nasz wzrok na Nim. W cichym podziwie możemy być pewni, że będziemy w stanie ujarzmić również nasze ciągłe, błąkające się myśli i niespokojnego ducha. Wówczas będziemy mogli odczuć Jego obecność i obchodzić wieczerzę pańską w sposób, jaki jest Mu miły. W wersetach 23-25 apostoł Paweł przypomina Koryntianom o słowach, jakie wypowiedział Pan, gdy ustanawiał pamiątkę swej śmierci. W wersecie 26 dodaje myśl, że ilekroć łamiemy chleb, zwiastujemy Jego śmierć, aż przyjdzie. Zatrzymajmy się na chwilę nad słowami aż przyjdzie. Aż przyjdzie. Nie powinniśmy zaniedbywać wspominania śmierci Pana, lecz czynić to każdego dnia pańskiego, pierwszego dnia tygodnia, aż przyjdzie, by zabrać do siebie swój umiłowany Kościół. Tak więc łamanie chleba przenosi nas wstecz do śmierci Zbawiciela, wznosząc jednocześnie w duchu, w górę, do chwały, gdzie On dziś przebywa i kieruje nasze myśli w przyszłość, do momentu Jego błogosławionego przyjścia
po nas. Chciałbym dodać w tym miejscu, że zgromadzenie na łamanie chleba jest również odpowiednim czasem, odpowiednim momentem, by wspominać Jego narodziny w tym świecie, skoro to właśnie wtedy, jak każdy człowiek przyjął ciało i krew, by móc oddać za nas życie. Podczas wieczerzy powinniśmy zatem wspominać Jego przyjście w ciele, Jego śmierć, zmartwychwstanie, wywyższenie w chwale oraz Jego powtórne przyjście. Nie potrzebujemy do tego specjalnie wyznaczonych dni w kalendarzu świąt, osobno by wspominać Jego narodziny, Jego śmierć czy zmartwychwstanie. Nic nie czytamy o takich dniach ani o podobnej praktyce w Piśmie Świętym. Zamiast tego znajdujemy chrześcijan schodzących się każdej niedzieli, by wspominać swego umiłowanego Pana i wzniosłe wydarzenia powiązane z Jego osobą oraz dokonanym przez Niego dziełem odkupienia. Tym samym dochodzimy do poważnych słów apostoła mówiących o niegodnym spożywaniu chleba i piciu z kubka. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kubka pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kubka tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Pierwszy list do Koryntian 11, 27-29. Jeśli mamy przed oczyma to, co dotychczas już zauważyliśmy odnośnie panującego, odnośnie do panującego w Koryncie zawstydzającego nieporządku, co do wieczerzy pańskiej, bez problemu zrozumiemy, że niegodne uczestnictwo, o którym tutaj mówi apostoł Paweł, nie ma nic wspólnego z tym, czy dana osoba jest godna, czy nie, by uczestniczyć w wieczerzy, lecz odnosi się wyraźnie do sposobu, w jaki to czyni. Jeżeli uczestnictwo w wieczerzy byłoby zależne od naszej własnej godności, nikt z ludzi nie miałby prawa spożywania wieczerzy pańskiej, ponieważ nie ma takiego, kto by sam z siebie zasłużył na ten wzniosły przywilej. Jeżeli posiadamy jakąkolwiek godność, to tylko w takim sensie, że jako ludzie zbawieni, wydobyci zostaliśmy z dna naszej zgubionej pozycji, oczyszczeni Jego świętą krwią, dzięki czemu zostaliśmy uzdolnieni do przebywania w Jego obecności oraz upoważnieni, by uczestniczyć w wieczerzy. To prawo nie ma nic wspólnego z naszą osobistą godnością, lecz wyłącznie z tym, co sam Pan dla nas uczynił. Apostoł Paweł nie porusza tu kwestii osobistej godności, lecz mówi o sposobie zachowania podczas zejść na łamanie chleba. Wierzący Koryntianie przejawiali daleko idącą duchową beztroskę i lekceważyli prawdziwe znaczenie chleba i kubka. Zapomnieli o poważnych i świętych faktycznych wydarzeniach, o których mówią te symbole, i obchodzili wieczerzę tak, jakby spożywali każdy inny powszedni posiłek. Nie myśleli o tym, że chleb i kubek mówią o świętym ciele i krwi Chrystusa, dlatego jedli i pili niegodnie, ściągając na siebie sąd. Takie niebezpieczeństwo jest jak najbardziej realne dla nas i dzisiaj. Również i my jesteśmy w stanie w niedbały sposób podchodzić do sprawy wieczerzy pańskiej. Nie myśląc podczas łamania chleba i picia z kubka o Jego ciele i krwi, nasze myśli mogą być zajęte zupełnie innymi sprawami, a nasze serca dalekie od Pana, którego rzekomo wspominamy. Jeżeli wiarą nie dostrzegamy Jego ciała i krwi, jemy i pijemy niegodnie z powodu naszej zimnej obojętności, stając się winnymi ciała i krwi pańskiej. To jest bardzo poważna myśl. Nie chodzi wcale o to, co zresztą już uprzednio jasno powiedziałem, że chleb miałby zamieniać się w Jego ciało, a zawartość kubka w krew. Po prostu chodzi o to, że oba te symbole mówią nam jednocześnie o złamanym na krzyżu ciele Chrystusa i Jego przelanej krwi. Pytanie brzmi,
Czy łamiąc chleb, widzimy w nim przez wiarę ciało Chrystusa, które wydał za nas na śmierć w momencie, gdy wisiał w 3 godzinach ciemności? Czy może czynimy to tak, jakbyśmy spożywali codzienny posiłek albo wykonywali jakąś powszednią czynność bez zastanowienia i osądzania samych siebie? A może nie zdajemy sobie nawet trudu, nie zadajemy sobie nawet trudu, by mieć Jego obecność przed oczyma i nie myślimy wcale o tym, że Duch Święty pragnie przypomnieć nam przez stojące przed nami znaki o ciele Zbawiciela, które oddał za nas i o krwi, którą za nas przelał. Jeżeli tak jest, jemy i pijemy niegodnie. Jemy i pijemy swój własny sąd. Prędzej czy później odczujemy na sobie karcącą rękę Boga. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni, jak mówią nam wersety 30 do 32. Są to poważne konsekwencje niegodnego uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej. Ponieważ uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej jest poważną sprawą i ponieważ istnieje możliwość, by jeść i pić niegodnie oraz ściągnąć na siebie poważne tego konsekwencje, moglibyśmy ze strachu wzbraniać się przed pójściem za ostatnim wezwaniem Pana: czyńcie to na pamiątkę moją. Takie postępowanie byłoby z gruntu błędne i niesłuszne i oznaczałoby nieposłuszeństwo względem wyraźnego wezwania Pana. W tym kontekście wersety 28 i 31 udzielają nam pociechy i zachęty, których nie powinniśmy przeoczyć. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kubka tego pije. Oraz, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Podczas gdy apostoł z jednej strony podkreśla świętość i szacunek, które jak przystoi winny być praktykowane przez każdego, kto uczestniczy w wieczerzy, z drugiej strony łaska Boża wzmacnia nas i zachęca, abyśmy brali w niej udział z całą godnością, powagą oraz szczerym staraniem, by prowadzić życie w osądzaniu samego siebie. Pomimo że Pan nalega, abyśmy badali samych siebie, przyglądali się naszym ścieżkom i naszemu postępowaniu i, gdy trzeba, osądzali je w Jego świetle, zaprasza jednocześnie wszystkich, którzy stanowią Jego umiłowaną, drogo nabytą własność, aby ze śmiałością przystępowali do Jego stołu i łamali chleb. I łamali chleb i pili z kubka, choć nie w lekkomyślnym i niedbałym usposobieniu. Zauważmy, że apostoł nie pisze: niech każdy samego siebie doświadcza i trzyma się z dala, lecz niech każdy samego siebie doświadcza i tak niech je. Jako tacy, którzy zbadali szczerze samych siebie i osądzili wszystko, co nie jest zgodne z myślami Pana, jesteśmy serdecznie zaproszeni, aby spożywać wieczerzę Pańską. Tak więc łaska wzmacnia każdego, kto w szczerości serca bada siebie samego przed Panem i osądza wszystko, co nie jest zgodne z Jego świętością. Takie postępowanie zachęca go, by z czystym sumieniem uczestniczył w wieczerzy, gdzie jednak pojawiają się lekkomyślność i brak należytej postawy w osądzaniu samego siebie. Tam Pan objawi się w sądzie i karceniu. Może to być w formie choroby albo nawet w ekstremalnym przypadku śmierci. Widzimy zatem, że święte, regularne praktykowanie szczerego i dogłębnego osądzania samego siebie zachowa nas przed niegodnym uczestnictwem Wieczerzy Pańskiej wraz z wszystkimi jego następstwami. Praktykowanie osądzania samego siebie jest bardzo ważne oraz stanowi podstawowy i niezbędny warunek dla szczęśliwego chrześcijańskiego życia. Trudno przecenić jego wartość. Nie możemy obejść się bez tej jakże ważnej praktyki. Gdybyśmy wszyscy rzeczywiście mieli w zwyczaju
szcze osądzanie samych siebie, nasze codzienne życie z pewnością wyglądałoby całkiem inaczej. Nieustanne osądzanie naszego zepsutego ja w obecności Boga zaoszczędziłoby nam wielu łez, które nierzadko musimy wylewać nad naszymi drogami, słowami i postępowaniem, gdyż ciało pozostawałoby w stanie ujarzmienia, korzeń zła byłby osądzony, co skutecznie zapobiega pojawieniu się złych owoców. Nie byłoby zatem potrzeby, aby Pan nas sądził i karcił. Mając na uwadze to, że niegodne jedzenie i picie odnosi się przede wszystkim do naszego zachowania i sposobu uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej, musimy dodać kilka słów odnośnie naszego postępowania na co dzień, w ciągu tygodnia. Niech nikt nie wmawia w siebie, że skoro tyle uwagi poświęciliśmy naszej postawie i nastawieniu naszych serc przy stole pańskim, nie ma znaczenia, jak zachowujemy się w ciągu tygodnia i że nasza codzienność nie ma nic wspólnego z kwestią niegodnego uczestnictwa w wieczerzy. Jacy jesteśmy w ciągu tygodnia, tacy będziemy również w niedzielę przy stole pańskim. Czym nasze serca zajmowały się przez ostatnie 6 dni, tym zajęte będą również pierwszego dnia tygodnia. Jeżeli pozwoliliśmy sobie na niedbalstwo i obojętność względem Pana w ciągu tygodnia, z całą pewnością będziemy tak samo obojętni wobec Niego przy Jego stole i nie będziemy w stanie rozpoznać przez wiarę powagi faktu, iż za chlebem i kielichem kryją się symbolicznie Jego święte ciało i krew. Zatem będziemy jej pili i jedli swój własny sąd. Niemożliwe jest, by nasze serca, które przez cały tydzień, przed chwilą, przed łamaniem chleba, przez cały tydzień nurzały się w światowej atmosferze, zapominały o świecie i jego pożądliwościach, starając się usilnie myśleć o Panu Jezusie w Dzień Pański. Jeżeli jakiś wierzący zajmuje się w tygodniu próżnościami i rozkoszami tego świata, prowadzi życie przesiąknięte jego duchem, chodząc do kina, oglądając filmy, uczestnicząc w grach komputerowych, uczęszczając na koncerty i wszelkiego rodzaju imprezy, zawody sportowe itd., to czyż będzie w stanie rozpoznać podczas łamania chleba w niedzielę ciało pańskie, które on wydał za nas na śmierć? Z pewnością nie będzie to łatwe, z pewnością nie. Jeśli ktoś żyje w tak daleko posuniętej światowości i niezależności od Pana, nie będzie w stanie mieć społeczności z ciałem i krwią Zbawiciela. Osoba taka jest, co prawda, w stanie przyłączyć się do zewnętrznej ceremonii łamania chleba i picia z kielicha, lecz istnieje poważna obawa, a nawet pewność, że nie ma najmniejszego pojęcia o ich głębokim wewnętrznym sensie i kryjącą się za tą zewnętrzną czynnością, poważną rzeczywistością. Czyniąc tak, ściąga na siebie winę nierozpoznania ciała pańskiego oraz je i pije swój własny sąd. Oby Duch Boży darował nam godną powagę i pomógł nam trwać w szczerym, regularnym osądzaniu samych siebie. Abyśmy wspominali naszego umiłowanego Pana z całą szczerością, w autentycznej miłości, w prawdziwie godny sposób.